Cześć, pasieka gromadzeń. Wróciłem w końcu po urlopie do pasieki. O, no, już się nawet tak nie boi blisko podejść. Teraz pszczoły słabo latają. Ale on wie, gdzie może, yy, jaki jest limit podejścia do pasieki, żeby nie dostać żądła. On już się nauczył. No, jak wiecie, byłem na urlopie 7 dni. W tym czasie udało mi się zwiedzić złote piaski w Bułgarii. No tam, tam byłem, tak jak miałem wykupioną, wykupiony urlop. W międzyczasie udało mi się pojechać autokarem do Turcji, do Stambułu, na Apimondia. Jest to w ostatnim e, odcinku na kanale. Jak ktoś nie widział, jeszcze zapraszam. E, jest tam krótki, krótka relacja przeze mnie. E, no, może nie taka krótka, półgodzinny film wyszedł. E, jak, e, jak po prostu tam dotarłem, jak jest w środku, rozmawiałem z polskimi wystawcami e, sprzętu pszczelarskiego, ulewy Robek oraz z panem. Tomaszem Łysoń z firmy Łysoń, więc myślę, że fajny film wyszedł, ciekawy. Tak trochę spontanicznie, w teorii, myślałem o tym, żeby tam pojechać do tego Stambułu, ale nie wiedziałem, czy to się w ogóle uda. Czy na przykład, jak pojadę wycieczką autokarową do Stambułu, czy zdążę, czy, czy po prostu, bo tam miał być taki czas wolny po obiedzie, ale nie wiedziałem, o której dokładnie się obiad skończy. Jak daleko będzie od tego hotelu, w którym. Bo my mieliśmy w hotelu, nie spaliśmy w Turcji, tylko mieliśmy wykupione śniadanie i obiad. I też nie miałem pojęcia, gdzie będzie ten hotel. Więc tak jak mówię, no wszystko tak. Trochę spontanicznie, ale udało się, jestem zadowolony. Udało mi się 3 godziny tam spędzić na tych targach Apple, więc. Może nie jakoś długo, bo to duże targi. Tam były jeszcze jakieś imprezy w ten dzień, który ja byłem około chyba za 15 się zaczynało takie jakby ceremonia otwarcia, więc szkoda, że na tym się nie udało być. No ale za 15 się zaczyna, a ja 18 gdzieś tak sobie max zrobiłem, żeby zdążyć jeszcze do hotelu wrócić. O 20. chyba 30 mieliśmy wyjazd, więc niby 2,5 godziny miałem, ale. Ale wiadomo, można się zgubić. Pierwszy raz byłem w tym mieście, nie chciałem ryzykować. No nic, fajne przeżycie dla mnie. Cieszę się, że pojechałem. Na pewno teraz już wiem, jak to wygląda w środku. Na pewno będą fajne wspomnienia. A co tu się działo? No, z tego, co tam rozmawiałem z, z ojcem, no to mocno lało przez ten tydzień, co mnie nie było tu na dolnym Śląsku. Ponad 100 litrów wody spadło. Rzeczywiście wszystko odżyło, zielona trawa, normalnie chyba będzie trzeba kosić. Pamiętam jak tu spalone było jeszcze w lipcu, wszystko, trawa wszędzie wyschła, teraz jest zieloniutko, więc fajnie. Zazwyczaj to u nas deszcze są czwarte czerwiec, lipiec, a w sierpniu wszystko wysychało, a w tym roku na odwrót. Czerwiec, lipiec bardzo suchy, za to sierpień bardzo mokry. No mam nadzieję, że tylko grzyby się pojawią w lesie, bo lubię zbierać grzyby, z tego co wiem już, Yy, troszkę bardziej w stronę gór tu na dolnym Śląsku yy, grzyby się pojawiły w okolicach Jawora, więc, więc około godziny samochodem mógłbym podjechać, ale nie wiem, wątpię, że miał czas. Może dzisiaj do swojego lasu się wybiorę. Mam tu swoje miejscówki, tak na szybko, chociaż na godzinkę, dwie rowerem, obskoczyć. Fajny zawsze jakiś to. Yy, ja lubię po prostu i rowerem jeździć, i do lasu yy, wchodzić, więc. Zobaczę jeszcze, bo ponoć ma padać dzisiaj. Na razie się tak zbiera, zbiera i nie, nie pada od rana. W nocy też nie padało, chyba miało lać. E, więc nie wiem, czy te chmury przejdą, czy nie. No, a jeżeli chodzi o pasiekę, ule, no cóż, jeszcze mamy sierpień, ale już wiem, że niektórzy zaczęli podkarmiać. Zakarmiać właściwie na zimę. E, ja myślę, że, mm, że na następny weekend się zajmę tym że prawdopodobnie w sobotę będę dawał już do wszystkich uli podkarmiaczki I i, i i albo w niedzielę albo w sobotę no mówię, może w następny weekend już pierwsza dawka pójdzie syropu cukrowego ja podaję gęsty syrop cukrowy 3 do 2 więc no 3, 3 dawki Cukru, dwie dawki wody, czyli powiedzmy 3 kg cukru na 2 litry wody. I, i, i No tutaj mam podkarmiaczki 4-litrowe, ale raczej będę po 3 litry lał, bo czasem podkarmiaczka jest lekko przechylona i nie wejdą 4 litry, a 3 to nawet jeżeli troszeczkę gdzieś jest nierówno. To, to się nic nie rozleje, i tak, żeby wszystkie dostały po tyle samo 3 litry. No, wiadomo, te podkarmiaczki ramkowe, które mam w tych ulach starych, podziadko, w tych leżakach wielkopolskich, gdzie tutaj jest 18 ramek wielkopolskich, w tamtych niektórych jest po 12-14, no, mam kilka takich uli starszego typu, to tam są podkarmiaczki ramkowe i tam jest maks 2,5 litra. No, więc zobaczymy. Jak tu wejdą trzy, tam dwa i pół, trudno, no później na koniec muszę wszystko zapisać i będzie, yy, i będzie po prostu podawane yy, o jedną, dwie dawki więcej. Ale pogonił po coś pikuś, ale to chyba ptaszek. Tutaj pełno kosów mi po lata, więc myślę, że to było to. No a u mnie już patrzcie, brzoskwinie, brzoskwinie są super yy, do jedzenia. Już spadają, spad, już tutaj zbierają u mnie w domu, ale na te skrzaczka. One są jeszcze twarde, ale już słodkie. Winogrona tak samo, już, już tutaj część jest w ogóle zjedzona. O, te były fajne takie deserowe większe, o. No, a na niektórych krzakach już nic nie ma, ale też osy. Ponoć osy mocno tutaj gryzą i niektóre ptaki. no Maliny. Wszystko było suche o pszczoła obok lata na malinę. maliny są miododajną rośliną ja sobie zjem a wy popatrzycie no więc fajnie jakby te grzyby się pojawiły bo mocno zlało las a zazwyczaj u nas to co parę lat są te grzyby po prostu nie nie zawsze jest odpowiednia wilgotność no patrzcie, ładnie nawość tutaj jak się pouchylała, tak mocno kwi... rozkwitła, się ciężka zrobiła. Pewnie po tych deszczach. No, tu mam odkładówki. Więc tutaj po powrocie co jeszcze chcę Wam pokazać, dlatego idę na te moje słoneczniki. One. Jejkuś mnie straszy. Eee, o, patrzcie na pomidory, jakie wielkie. Tutaj myślę, że z kilo ma ten. To jest Aussie, tam też. Tamte trochę mniejsze. No, nie było mnie trochę, zarosło niesamowicie. Muszę tutaj połowę przynajmniej liści wywalić i ogłowić eee, czubki. No jest dżungla, ale powiem tak. Ja pomidorów to mam tyle, że mi wystarczy naprawdę w tym roku fajnie pomidory się udały tutaj w gruncie to wszystko się po przewracało, namokła ziemia i ona się zrobiła miękka i po prostu przez wagę, ogólnie no, wagę tych liści, bo jakby tutaj tego dżungli nie było, to one by nie poupadały, no ale no niestety wszystkiego nie ogarnę tu się patrzy całe to nasiało to jest wszystko samosiejka to są te koktajlówki, o, yy, pomidory koktajlowe. Te wszystko leży, pełno zieloniny, to połowę trzeba gdzie wyrwać. Strasznie wszystko teraz w tym tygodniu podrosło. Wszystko poszło przez te deszcze. O, to są takie black cherry, chociaż one takie niby mają być właśnie ciemniejsze niż, niż bardziej czerwone. No ale niesamowicie, tego nie było nawet jednej trzeciej tego tydzień temu. Lało cały tydzień i po prostu wszystko w zielone poszło. Tutaj jakieś były fasolki szparagowe, to one i tak się skończyły, bo sarny mi oskubały, tak to wygląda. Nic z tego nie było, ale tam są buraczki, marchewka i wszystko jest przykryte teraz. Więc też dobrze by było. No, tak jak tutaj widzę oplewione. No a i chciałem wam pokazać te słoneczniki, tak ide idę, nie mogę dojść patrzcie, Wczoraj właśnie tak, żebyśmy sprawdzić co z tymi słonecznikami. A sikorki co zrobiły? Wszystko zjadły. Tutaj. No, na górze widać jeszcze są białe, więc nie były dojrzałe. A tu opędzlowały mi cały słonecznik Śkorki albo wróble. No, ciekawe, jak z innymi. No, na razie tu widzę białe są, czyli jeszcze niedojrzałe to nie podgryzają, ale trudno, no, no, by tylko wszystko nie zjadły. Bo też chciałbym. O, pszczółkach. Jak... Patrzcie, ile ma tego pyłku na nóżce. Słonecznik jest yy, dobrą. Dobrym pożytkiem, właśnie pyłkowym w Polsce, z miodem gorzej. Na Ukrainie to mają e, bardzo dużo miodu e, słonecz, słonecznikowego, a w Polsce jest tym gorzej. Nie mamy takich warunków. O, jest tutaj fajny słonecznik, już przynajmniej barwę ma. Zaraz zobaczę, czy. Czy jest pusty? No, tu patrzę, trzy pszczółki na jednym słoneczniku Także, no, szukają, szukają. No, widzę dwa, są takie białe, a dwa dobre. Przynajmniej wyglądają na dobre. Zaraz rozgryzę. Tak, już jest dobry. Już jest dobry do dziubania. Czyli główki niektóre będzie trzeba tutaj. O, tu to się dzieje. Kurde, trzy śmiele? Super zbierają sobie. Ale one buźki mają całe spyłku. Czy dzieci widzieć główki? Śmiesznie. Piękna przyroda. Tutaj podleciał ten drugi. No, jeżeli macie miejsce, to siejcie. ja tu sieję i facelię, jak oglądacie moje odcinki i widzicie słonecznik, tam jest przegorzan, tam jakaś dzika nawłod się nasiała. Popatrzcie w ogórkach pszczółki są. W dyniach. Nie wiem jak z cukiniami, ale pewnie też. Także pszczółki się znajdą. No, masakra będę miał tu roboty z tymi pomidorami w tym tygodniu. Przydałby mi się jeszcze tydzień urlopu, powiem Wam. Przede wszystkim na taką wytopić wosk muszę, bo już mimo tylica weszła w te e, przeczerwione ramki, zaraz może wam pokażę. Mm. E, muszę dołożyć właśnie te podkarmiaczki do uli. Tutaj te pomidory ogarnąć. I jeszcze wino, to co mam mówiłem ostatnio, że Zostawiałem z, wi, z wiśni z dwa tygodnie temu, no to trzeba przelać. E, tak, jakby sam płyn. Do gąsiora, a wyrzucić już te owoce, żeby wino nie było jakieś tam gorzkie czy cierpkie, i to wszystko po pracy. A wracam z pracy około 17.00. 16.30, 17.00, zależy jak pociąg przyjeżdża. No, tu jest fajnie trochę na włocie, ale płaćcie, że się jeszcze nie rozkwitła. A tam, już tamte niektóre to już <laughs> przekwitają. Szkoda, że u mnie nie ma więcej tej nawoci, chociaż z tym miodem nawociowym to różnie, tak jak ludzie opowiadają. Jedni mówią, że to jest fajny pożytek, inni mówią, że jest zbyt wodnisty, że trzeba czekać do połowy września, żeby odebrać. Inni mówią, że fermentuje. Inni, że pszczoły bardzo spracowuje. Myślę, że trzeba mieć po prostu dobrą technikę. Wtedy można pobrać. No na razie nie wiem, musiałby ktoś mi, że tak powiem, pokazać, podpowiedzieć, bo ja no, nigdy nie szkowałem rodzin na nawłość. Rok temu jak wywoziłem na wrzos, to też słabo przygotowałem te pszczoły. Kilka rodzin mi się później w zimę osypało. W tym roku stwierdziłem, że nie wywożę na ten wrzos, bo było bardzo sucho, a się tak zastanawiam, jak teraz popadało, czy, czy będzie jednak ten miód. No ciekawe. Bo u nas tu była duża susza na Dolnym Śląsku i w tych borach dolnośląskich, gdzie ja wywoziłem na wrzos rok temu, no to tak aż, e, aż, aż szkoda było wieść. Tak słyszałem, że tam powypalało te wrzosy suche, są, nie kwitną. No, no nie tyle, że może nie kwitną, bo to tak bardziej chodzi o lipiec, to... To już wtedy nie miały za bardzo, to no były suche. Nie miały zielonych liści, nie miały jakichś tam pączków kwiatowych. Pokażę Wam jeszcze te ramki. Tak, i tutaj już przerzuciłem tak luzem z tego powodu, że jak ramka jest na ramce, myślę, że taki chaos jest, bo jest takim brudasem. Może lekko jest, ale nie aż taki. Chodzi o to, że jak jest ramka przy ramce. To motylica wchodzi, one po prostu e, idealnie żerują na tym, jak jest e, ciasnota. Jak tak w miarę luzem tu porzucałem, rozwalone, to one się wyniosły. To już było wcześniej, ja już właśnie to zauważyłem e, i porozrzucałem, i tak, więc nie widzicie, ale tu nie ma żadnych larw, one po prostu. No to już troszkę zniszczyły te ramki, ale to i tak gdzieś wszystko na przetop. Ale tu żywej takiej chodzącej larwy nie ma, bo one po prostu na przewiewie, jak jest taka ramka, nie żerują. No a tak to wygląda. No niestety, tutaj w środku trochę jest właśnie tej pajęczynki. Jakieś tam nadkokony widzicie, puste chyba. Chyba, że się coś tam jeszcze rozwija, ale ogólnie to wszystko jest jeszcze do przetopienia, nie ma takich dużych strat, bo jak jakbyście zostawili, nie wiem, ramka na ramce, gdzieś kurczę w jakimś, nie wiem, worku to, to wam by kurczę tak wyżarły, że same, same drewno by zostało. To by się wszystko już tutaj wysypało, zeżarłyby. Więc z tymi ramkami akurat specjalnie tutaj narzucałem te, które chcę przetopić, no i będę musiał, mam taką topiarkę do wosku. Kupiłem w tym roku. Kupowałem dwie rzeczy, właściwie trzy. Kilka uli styropianowych, tam co widzieliście na pasiece. 5 uli, e, właśnie topiarkę do wosku oraz e, suszarko dekrystylizator. Suszarka jest mi potrzebna do pyłku, żeby suszyć. Wcześniej suszyłem w takiej suszarce do grzybów, ale kupiłem już taką e, porządną sprzęt e, od jednego producenta. No i tak samo z topieniem wosku, żeby szybciej to szło. Też kupiłem, nie wiem, co za rok będę kupował, możliwe, że więcej tych uli styropianowych, bo mi się fajnie to wywozi na pożytki w pasiece wędrownej, bo powiedzmy, teraz mam część pasiekę stacjonarną i można powiedzieć, że część wędrowną, bo część uli wywoziłem, część tutaj cały rok jest u mnie. A dużo łatwiej się po prostu steropiany nosi, wygodniejsze to jest, dużo lżejsze. No, więc nie wiem, myślałem jeszcze o może takiej do pieżgi maszynce. Pieszkę pozyskiwać, ale jak pozyskuję pyłek, nie wiem, czy jest sens, żeby jeszcze pieszkę pozyskiwać, czy jedno drugiego nie wyklucza. No dobra, bo się rozgadałem, taki odcinek trochę przegadany, ale jest chłodno, ma padać deszcz, też nie mam za bardzo do po co do uli zaglądać, więc dopiero zaglądnę, jak będę te podkarmiaczki dawał. No i chyba wyciągał ramki, bo mam wszędzie na 10, a na zimę wolałem zawsze zostawiać tak za 8-7, więc chyba będę jeszcze. Sprawdzał jaka jest siła rodziny, i w miarę czego zostawa, wyciągał ramki przed podawaniem syropu na, na zakarmianie zimowe. Dobra, cześć, trzymajcie się.